Witam serdecznie z ostatniego dniu 17. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Podlaskie 2011. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce, mały finał. Mecz o brązowy medal. Spotykają się Małopolska w biało-czerwonych strojach i w czarnych strojach województwa dolnośląskie. 8-8. Wiemy wszyscy, jak ważną sprawą jest mały finał. Tu jedna drużyna będzie wracać bez medalu. To jest jeszcze gorzej niż finał. Bo dla czwartego miejsca niestety nie ma medalu. Nie ukrywam, że faworytem w tym spotkaniu jest drużyna z Dolnego Śląska, która wczoraj po boju poległa Mazowszu. Aczkolwiek w tej chwili mamy wynik 8-8. 8-8 na minutę 50 do zakończenia pierwszej kwarty. Małopolski, z numerem 13, Paweł Kręczyk. Drugi fał tego zawodnika w tym spotkaniu. Cygan. Offense. I tym razem falował w ataku Wojciech Cygan. Minuta 42. Dzisiaj pauzuje Nizio. Po tym meczu wielki finał, Wielkopolska kontra Mazowsze. Wielkopolska dzisiaj bez swojego centra, Kripper Filip nie zagra, kontuzja, ale myślę, że kadra Wielkopolski będzie walczyć dla Filipa i dla Michała. Dwóch wysokich graczy wypadło z finałów. 8-8. Ale to nie tylko dzisiaj tutaj na tych finałach kontuzji dostał także Wieczorek, nie może zagrać. Ze Śląska, Kulasiak z Małopolski, tam siedzi na ławce, też skręcenie kostki. No ale to są finały, tu wszyscy walczą. Kontra, ładne podanie, szybko. Kontra. 10-8. Którą skutecznie zakończył swój 10 tak? A ten Baszuta. Dolnośląskie w tamtym roku na 5. miejscu. Teraz lepiej.